Szanowni Państwo, ten temat też wróci. Natomiast Państwo wiecie, ja o tym mówię, że podjąłem, no, też niestety tak się dzieje, szaleńczy bój z pewnym problemem, który musimy załatwić i musimy odważniej o nim powiedzieć. Musimy mieć tą odwagę powiedzieć, że nie ma sprawiedliwszych, sprawiedliwych i mniej sprawiedliwych, sprawiedliwych, czyli nie ma lepszego dobra czy mniejszego dobra. Musimy wszyscy dążyć do pewnego status quo, a więc obciążenia nas wszystkich pełną miarą tych samych ciężarów. Mówię o ewidencji gruntów i budynków, która w naszej gminie była realizowana od wielu lat w sposób dramatyczny. Ale do... I to właściwie rozumiemy, że mogło tak być, bo jesteśmy gminą bardzo prężną i rozwijającą się i dopuszczamy do takiej sytuacji, że mogą pojawiać się pewne zawirowania i pewne w tej mierze kłopoty. Natomiast nie można przejść do porządku dziennego i nie zauważyć faktu, kiedy starostwo zleca, ciekawe za jakie pieniądze, dokonanie kompleksowej weryfikacji ewidencji gruntów na naszej gminie w czterech obrębach. I w 2011 roku to było. I chcę Państwu powiedzieć, że skutkiem tej pracy tej firmy z 2011 roku było powielenie tego samego, co zastali. A więc odbyło się to tak, że zakupiono mapy i te same mapy z pieczątkami oddano, nie dokonując żadnych właściwie incydentalnych, tylko dokonując weryfikacji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że to jest szkoda dla naszej gminy około 3 milionów złotych. Dlatego ruszyłem tą całą sytuację i brnę w kierunku wyprostowania tych rzeczy, mówiąc jasno, że wszyscy musimy ponosić ten sam ciężar. Nie może być tak, że na jednym z osiedli, szczególnie na Sosnowym, bo tą analizę przeprowadziłem, na 44 inwestorów tylko 14 zrealizowało uczciwie i z ręką na sercu godnie proces inwestycyjny. I płaci podatki pełne za działkę 10-arową w wysokości 500-600 zł. Natomiast 30 inwestorów skorzystało z dróg prawnych polegających na tym, że wydzielają i odrealniają grunty tylko pod budynkami, uciekając od podatku z reszty swoich działek i płacą podatki 100 zł. Jest przypadek o tyle incydentalny, o tyle dramatyczny, że mieszkaniec, który powinien płacić 1400 zł podatku, płaci 60 zł. Do tych 14, którzy zrealizowali proces inwestycyjny prawidłowo, musimy wziąć swoją opiekę. I to, co w tej chwili wykonuję ze starostwem, jest tego właśnie przyczyną. Nigdy nie powiedziałem i w tym moim procesie nie mówię, że nasi mieszkańcy nas oszukują, czy okłamują, czy są złodziejami. Nie. Nazwałem to swojej opinii. Jest to pewna zaszłość, którą ja postarałem się zniwelować. Moje pisma do starostwa, kilka właściwie, i do Wydziału Geodezyjnego, po pół roku odbiły się przyjemnym echem, mianowicie poszły zawiadomienia do wszystkich mieszkańców, którzy dokonali świadomie bądź nieświadomie takich operacji. Jest w tej chwili na tapecie Jeńczydów cały prawdopodobnie, jest już Cisewo, Wilichówek i cztery obręby udało nam się w tym roku już zrealizować, a więc prostujemy tą sprawę bardzo mocno. Natomiast ta kwestia 2011 roku jest o tyle skandaliczna, że nie dość, że oddano nam te same grunty, które przejęto, a więc nic nie zrobiono, to dokonano operacji i stąd się, drodzy Państwo, wzięło tam moje zainteresowanie. Bo patrzcie, do czego doszło. Kurnik w Repowie został przekwalifikowany w jednej części na mieszkanie. Rolniczka, kobieta, pracująca i zdesperowana hodowlą swojego gospodarstwa, otrzymała podatek zamiast zerowego, bo jest gospodarzem rolnym, otrzymała podatek kwartalny 1500 zł.
Z kulnika zrobiono jej wieszczadę. Takich operacji dokonano w 11 roku. Drodzy Państwo, bardzo proszę Was o pomoc mi w tej batalii. I tu był przeważającej mierze ten miesiąc mnie tym jakby pochłaniał prostowania tej oto sytuacji. Nie chodzi o wzrost podatku. Chodzi o sprawiedliwość w stosunku do tych, którzy płacą. Najciekawsze jest to, że autochtoniczna ludność ten podatek płaci. A te zażłości i pędy inwestycyjne, i tu winą dużą jest wina urzędu, który nie dopilnował tej sytuacji, jest to, że pojawiły się oto takie manewry prawne umożliwiające ludziom niepłacenie tego podatku. Dopowiem jeszcze Państwu, że w planach przestrzennych wszystkie drogi, które myśmy zakładali i zdefiniowali w planach przestrzennych, jakie są realizowane, żadna z tych dróg nie została w przeciągu tych wielu lat sklasyfikowana jako droga. Wszystko jest rolą. I też z panem starostą na spotkaniach kwestia tą podejmuje, kto zrekompensuje nam sytuację tej wielkiej ilości pieniędzy, jaka ucieka nam, że inwestorzy nie dopełnili obowiązków, a ewidencja starostwa nie dopilnowała tego, żeby te drogi nie były rolami, a były drogami. Dla zrozumienia, kończąc ten wątek, powiem, dlaczego to jest takie ważne. Oto dlatego, że podatki, jakie płaci podatnik do gminy każdej w Polsce, opiera się na zasobach ewidencyjnych ze starostwa. Dlatego, jeżeli starostwo takich zasobów ma złe te zasoby, dlatego ten podatek jest taki, a nie inny. Kończąc to zdarzenie, mówię, obrońmy ludzi, którzy płacą podatki uczciwie i w skali takiej, jak się należy.